Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto i Children of Morta i dziś zaczynamy wielką scenką znowu, o czym chodzimy do trzeciego poziomu podziemi jako nowa postać, czyli konkretnie Mark. A co dalej, to się zobaczy. But at the same time, so much more. A tradition that bonded the Bergsons together in trying times. Dobra. Tak więc, jakby dzisiaj nic wielkiego, jak zwykle jakaś taka scenka po prostu. I wyruszamy. A więc cóż, z tego co ostatnio mówiłem, może niektórzy z was pamiętają, Mark jest czymś w rodzaju mnicha. W rozumieniu takim, jak to jest w większości RPGów czy coś. Pod takim względem, że bije, zabije z pięści. No i w ogóle macie właśnie jakieś takie informacje. Najlepsze. Mark automatycznie celuje we wrogów znajdujących się daleko od niego i mknie w ich stronę. Gdy atakuje, cele są oznaczone wskaźnikami umieszczonymi nad nimi. Ja ci mówiąc, jak będzie wróg, to nie musimy się niczym przejmować. Mark zawsze trafia atakiem. Gorzej tylko, że wiecie, dalej bije wręcz, więc czasami trzeba unikać czy coś. O, proszę, widzicie? Tu jest przykład z tego. Oczywiście mi nie za bardzo wychodzi, bo żeby nie było, dawno nie grałem nim. Ale no, tu macie przykład właśnie, jak dobrze sobie radzi jako tako. Pomiędzy, oczywiście kwestia, że dostałem mnóstwo obrażeń i tak dalej, ale teraz się nie będę ukrywał, nie za bardzo staram. Bo prawdziwie piękną rozgrywki będzie dopiero za chwilę. No, mamy poziom. Więc teraz są dwie super przydatne zdolności. Przy czym ta jest dobra do przeżywania. Ta jest dobra ogólnie, więc no. Zaraz zobaczycie, jak pięknie będę mógł gromadzić wrogów, jeśli tylko trafię na sporą grupkę. Dobra, to też może być, patrzcie. Zbieram ich wszystkich, których trafię, w jedno miejsce, po czym ogłuszam, tym samym dając mi spokój z nimi na jakiś czas. Dobra, natychmiastowe uzdrowienie, super. Dobra, więc mam teraz trochę spokoju, mogę sobie pograć Markiem. I nie będę ukrywał, Mark jest jedną z tych postaci, przy których spędziłem najwięcej czasu. Jedną z nich, bo jednak pierwsze miejsce zajmuje ktoś inny. Ale tamtej postaci jeszcze nie posiadamy, więc no. Zobaczycie, jeśli ją kiedyś odblokuję. A patrząc na to, jaki mam talent w tej serii, to jest spora szansa na to, że może nawet po tym odcinku już będzie dostępna ta postać. Chociaż oczywiście wiem, że to tak pewnie nie działa, tam jakieś ilość rozgrywek trzeba przeprowadzić. O! Widzicie to? Nie trwa to długo, ani nic, ale całą taką armię ogłuszyć sobie i mieć po prostu. Nie, to jest super. Oczywiście wiem, że dostaję niepotrzebne obrażenia i inne takie sprawy, ale okej. I... One held a gift. Two hid ferocious creatures. It was the lady or the tiger or the Bergson. Dobra, zobaczmy tutaj oczywiście potwory, bo jakby inaczej. Ale tym razem wiecie, przynajmniej są te potwory, a nie tak jak ostatnio. Że mnie zastanawiało, co tu się stanęło, się a niczego nie było. Przynajmniej trochę ekspów. No oczywiście szkoda, że nie nagroda, ale... No nie będę narzekał, ważne, że cokolwiek było. Dobra, kolejna umiejętność, teraz nareszcie to, co jest już ważniejsze. Chociaż nie ukrywam, mi bardziej zależy i tak na tym. No. Dobra. No i tu mają właśnie informację. Dobra. Więc idziemy i w sumie nie wiem, czy jest jeszcze coś ważnego do zrobienia. Na obecny moment przynajmniej. Dobra, otwieramy. Co tam mamy? Złoto. Oczywiście w pierwszej kolejności trzeba się pozbyć goblina. Teraz trafić jak najwięcej nietoperzy. Oczywiście trafiłem aż jednego. Trzeba być ze... Po prostu bądźcie ze mnie dumni, bo trafiłem aż jednego zdolnością, która powinna trafiać jak najwięcej. I ponownie tylko jednego trafiłem. Nie, ja nie będę ukrywał, nie jestem zbyt dobry w tym wszystkim. Dobra. A więc mamy elitarnego szkieleta, który spełni szkielety. Oczywiście musiałem go akurat nie trafić. Nie, taka kwestia, powiem szczerze, tego, że nie najlepiej sobie radzę z rozgrywką, to wszystko. Nie byłoby dużo lepiej, gdybym regularnie grał i miał dostęp do Marka non-stop, a nie... Teraz wchodzę na trzecią krainę postacią na pierwszym poziomie i tyle. Co to? Maleją obrażenia zadawane przez zaciekłych wrogów, czyli chyba tych lepszych.
W sumie nie jestem pewien do końca, jak to tak naprawdę działa. Ale jakby miało działać... Ważne, że zdobyłem coś, co wiecie, daje nam bonus. Jako taki. Dobra. Drugą chyba? Albo to jest kwestia tej zbroi właśnie. Że tak się świecę, jakiejś nie wiem, magicznej energii wokół niej czy coś. Albo... Ten przedmiot dał mi takie świecianie. Nie wiem, które bardziej z tych dwóch, ale któreś na pewno. No, i swojego jeszcze, jeśli chodzi o Marka, mogę powiedzieć ci jedną rzecz. Pomijając to, że oczywiście źle nim gram, pewnie wiem tych, którzy ogarniają, już się załamuje tym. No, na pewno ma on bardzo wysoką szansę na unik. Tego akurat nie mogę mu odmówić. Przekaz bierzmy. Jest szansa na krytyka. Może to mnie ocali przez zgonem. Nie, nie ocaliło. Oczywiście musiałem zepsuć. No niestety. Zrobiłem niewiele, ale przynajmniej wiecie, cokolwiek zrobiłem. Wiedziałem. Po prostu wiedziałem. Once more, she had better mastery of fire this time. But wait, disaster was about to happen. Piękna historyjka. Thankfully, her father intervened in time. I przy okazji wprowadzili nas już do następnej postaci, którą odblokowujemy. Jednocześnie ostatniej, którą znam. I w sumie tej, którą właśnie najwięcej grałem. Nie, żeby mi to jakoś super dobrze wychodziło, ale najwięcej, naprawdę. A teraz kolejna scenka i... Wracamy znów do grania Markiem. Bo jednak chciałbym sobie nim trochę pograć, zanim odblokujemy właśnie Lucy. Heroes from stories were often above mundane daily tasks. Not all heroes made time to eat around the same table. Talk of affairs other than war and looming shadows. Więc takie malutkie wprowadzenie znowu i mogę coś ulepszyć w ogóle? Tutaj niestety nie mogę. Więc tak, życie albo szansa na unik. Lub trafienie krytyczne, nie, unik, zdecydowanie unik. Dobra. No to idziemy jeszcze raz. Tym razem, mówię, postaram się grać ostrożniej. I może nawet w ostateczności przerzucę się na rozgrywkę kontrolerem, tak jak miałem to, w zwyczaju zazwyczaj. Kiedyś miałem dostęp do Marka, ale dobra, mniejsza z tym. Dobra. Okej, okay. Dużo pajaków. Na szczęście w taki sposób można wszystkich wyeliminować i mamy trochę złota. Nie ukrywam niewiele, bo jednak tej całej morwy mamy teraz tylko 55. Chyba, że to z tego podejścia już 55, to wtedy nieźle nawet. Dobra, gdzieś tu jest goblin. Dobrze, bardzo nawet dobrze. Okej. Okay. Cześć goblin, cześć pajaki. No i oczywiście musiałem dostać. Od kulki trucizny. Nie ukrywam, po części jest to moja wina, bo jednak robiłem dużo ataków zamiast pojedynczo cięcia, czy pojedynczo uderzenia, tak właściwie bardziej adekwatnie wyprowadzać, wiecie, po prostu polegać na unikaniu i atakować tylko kiedy widzę, że mam wroga zaznaczonego. A jeśli się robi w ten sposób, to widzicie, jest dużo bezpieczniej, to na pewno. Wow, strasznie dużo tych odłamków. Nie, żebym narzekał czy coś, wiecie, no dla mnie to nawet dobrze. Im więcej odłamków, tym więcej będę mógł skrzynię otwierać lub kupić potężniejsze rzeczy od towarzysza, handlarza. Ale no. Co tym razem? O. A to ciekawe. Czegoś takiego nie kojarzę nawet, ale dobra. Zrobię to. No i proszę, mamy Johna na wsparcie. Nic wielkiego, co prawda, ale... No, mamy przez chwilę po prostu pomoc. Dobra. I zaczynają się większe grupy potworów. A
Na szczęście nie jest to problem jakiś szczególnie wielki. I dobra. Jeszcze jeden poziom wydymk nareszcie. Cieszę się tym, że lada moment wydymk ulepszać zdolności, na których mi tak bardzo zależało. Dobra, a teraz chodź, Jochen. Pora zbierać skarby i w ogóle. Ile tej morwy w sumie? 366, dobra. Pału zaczyna mi się gromadzić już suma, którą może będę mógł wydać na coś porządnego. Dobra. O, patrzcie, lama. No. Więc mówimy delikatna... Jak to się nazywa? Delikatna sekwencja, nic wielkiego. Ale mam już na niej przedmiot, który jest, jak widzicie, stwórz wir, który wciąga wrogów. Bardzo fajna rzecz. Po prostu tylko to się raz używa. Oczywiście przez to, że są ze skałami, to nic z tym nie zrobię, a szkoda. Chyba, że... Nie. Są ze skałami, więc... Więc ciężko jest cokolwiek z nimi zrobić. Dobra. Jednak na szczęście się udało ich pokonać. Oczywiście. Przy okazji był tu jeszcze jeden dużo groźniejszy przeciwnik. Nie zauważyliście go niestety, może już był wcześniej widoczny, może nie, nie jestem pewien. Ale ogólnie, z tego co wiem, on ma negatywny wpływ nie tylko na tą rozgrywkę, ale też na przyszłe, jeśli zrani postać. Przynajmniej tak mi się wydaje się. Ale może nie będę o tym gadał za dużo. Lepiej skupić się na istotniejszych rzeczach, jak na przykład właśnie unicestwianie tych wszystkich wrogów. Tutaj znowu nieostrożnie do tego podeszli. Zależało mi na tym, żeby szybko ich wszystkich wyeliminować i dostałem przez to obrażenia. Dobra, szybko goblina, bo jednak... Te gobliny są tymi, którzy mogą mnie bić wiecznie. I kolejny. Wielka grupa. Nie, pewnie znowu zaraz padnę. I tyle z moich umiejętności. Czy może lecie mojego farta. Który ostatnio zdecydował o tym, że udawało mi się przechodzić. Prawie cały czas. Tak. Dobra, spokojnie. Przyda się. Oczywiście ja robię atak, nie mogę się ruszyć, a tam Kauna już mnie i tak rani. Okej, spokojnie. Muszę dać radę, muszę. Nie mogę się dać pokonać dwa razy na pierwszym poziomie. No dobra, to jest pierwszy ten poziom, że tak nazwę, ale już trzeci krainy. Pierwszy w wrotach. Więc no, może jednak jest to jeszcze zrozumiałe, że tutaj mogę mieć niewielkie problemy, w szczególności postacią tak słabo rozwiniętą. Jak właśnie... I swoją drogą, jak zdobędę wyższy poziom, mam delikatny dylemat odnośnie tego, co i jak i gdzie powinienem zrobić. Żeby nie było, mój cel to jest zdobywać punkty, jak najszybciej rozwijać Marka w kierunku większego zasięgu ataku. Ale póki tego nie mogę, nie wiem, co jest lepsze. Ulepszanie jego zdolności tej aktywnej czy pasywnej. Wiecie, aktywna to jest bicz, przez co jeśli nie będzie na dłużej ogłuszał. Natomiast jeśli chodzi o pasywną, większa redukcja obrażeń zawsze. Mogę teraz pokazać. No widzicie, będzie 40% od tej już pół sekundy dłuższe ogłuszenie. Co jednak pokazuje, że której opcji bym nie wybrał i tak obie są dosyć dobre. A ja sam nie wiem, czy jestem w stanie zdecydować. Co jest? Lucy was barely containing her excitement as Margaret continued to train her. A, no tak, dobra. Kolejna scena. When she kept asking. Dobrze. To the excitable and talented child, few chores were as boring as practice. Powiem wam szczerze, dobrze, że tak się dzieje, bo to jednak... No kontynuując, co oznacza, że już niedługo naprawdę ją będziemy mieć dostępną. Większe szanse na trafienie krytyczne, dobra. Może być. Muszę z nim jakoś pogadać? Nie. Więc piętro drugie. Miejmy nadzieję, że nie pójdzie mi tak źle jak za pierwszym razem. Wiecie, dzisiaj. Okej. Okay. Spokojnie oczywiście. I dużo brakuje i będę mógł ulepszyć sobie, co tam chcę ulepszyć. Coś jest? Dobra, kasa. Zawsze coś.
Dobrze. Na spokojnie. Dam radę. Szkoda tylko, że pająka nie trafiłem, bo to jednak pająk był groźniejszy od szkieleta. Dobra, coś jeszcze tutaj łazi? Oczywiście. Bić, zabić, bić, zabić. Wow, piąty kamień. Jak już trafię na handlarza, to będzie bardzo dobrze. Będę mógł kupić chyba cały jego asortyment. O ile na niego trafię, to jest jedna sprawa, a druga, o ile dożyję w ogóle. I będzie miał coś ciekawego. Dobrze, jest mikstura. A, super. Jest swoją drogą. Powiem szczerze, nie wiem, jak to będzie dalej z przyszłością serii. Oj. O, właśnie, tu jest ten przeciwnik, o którym mówiłem. Jeśli nie mylę, oni mogą spowodować pewne negatywne konsekwencje na przyszłe też rozgrywki, ale nie będę się wypowiadał, bo na pewno, bo wiecie, nie jestem ekspertem i się nie znam do końca. Oj. Z taką armią nie wiem, czy ja sobie poradzę. Jedyne, co mogę zrobić na obecny moment, to po prostu, wiecie, na przetrzymanie, że tak nazwę. Czyli biegać, kiedy uda się bić, to zbicza i jak najwięcej ich zranić. Dobra. Mamy pozioma. Mogę potem tego żałować, ale... Bicz. I też szybciej będzie po prostu się regenerował. Coś, co jest naprawdę cenne w moim odczuciu. No oczywiście, dopóki się nie weźmie znowu reliktu, który blokuje uniki. Ale no. Jednak na przyszłość raczej nie będę go brał, bo jak widzieliście, ostatnio prawie doprowadził do mojej porażki. Gaduję, że naprawdę bym mógł unikać, byłoby znacznie lepiej. Dobra. Jakimś cudem sobie poradziłem. Teraz trzeba się jego pozbyć czym prędzej. Po wszystkim najlepiej byłoby trafić oba pająki. Oczywiście żadnego nie trafię, bo czemu bym miał trafić? Dobra. Bij, zabij. Miksturka. Trochę pieniążków. Ile wiesz? No dobra, już 900 coś. Nie wiem, czy to jest od razu już z naliczanym tym procentem 10. Czy nie? Bo jeśli nie, to będzie już nieźle nawet. Jeśli tak, to w sumie też jest nieźle. Dobra. O, jest skrzynia, jest skrzynia. Oczywiście, że ją otworzę. Mam tyle tych kamieni, że w sumie nawet mi nie szkoda. Więc dobra, dawaj to, co tam jest. Liczyłem na coś więcej niż tylko morwa. Tam w sumie złoto, dla mnie to jest to samo. Nie wiem, czy bym nazwał to morwa, a nie złoto. Czy to miało mieć na zasadzie, nie wiem, mieć jakieś głębsze znaczenie? Coś, czego nie rozumiem, nie jestem w stanie wykryć. Czy jak? Tak, jak widzicie, dobre używanie tego bicza pozwala nam pokonywać dowolnych wrogów, póki nie jest ich aż za dużo. Bezproblemowo. Chociaż tutaj powiem, że nie wiem, jak to wygląda w przypadku bossów. Bo najprościej w świecie chyba nie miałem okazji Markiem walczyć się z jakimś bossem. Nawet jeśli to nie kojarzy, żebym po prostu używał bicza. Raczej skupiałem się pewnie na ciosach i unikaniu. O, swoją drogą, kolejne miejsce z taką... Może jakąś scenką, albo jakimś czymś. Co mnie najfajniej by było, gdyby to była jakaś znajdźka. Na zasadzie, wiecie, przedmiot albo nawet leczenie i przedmioty. Ale pewnie nie. A więc dobra, kolejne ulepszenie. Fajnie. Of the stones, and for those whose weapons guard the creatures of the wild, there are new arts of war to be learned. I co to jest? Wiedza o runach? Co? A tak główny z największym wrażeniem dalej znajduje się cel? Co? Udało ci się znaleźć inne zdolności. Każda runa w wyjątkowy sposób zmienia działanie twojej zdolności i znika po jej użyciu. Okej. Okay. No wam szczerze, nie kojarzę tej mechaniki. Nie wiem, może była, może nie. Ale ja, szczerze mówiąc, naprawdę nie kojarzę. Faktycznie zdaje trochę większe wrażenie. Rady.
Towarzyszy, który zdaje broń od błyskawic. Czemu elektryczność? Dobra. Przyda się na pewno. O. Chociaż wiecie co? Nie, dobra, chyba miałem styczność już z runami. Może nie jako tako, że z nich jakoś korzystałem czy coś, ale kojarzę, że chyba były. Dobra, mniejsza. Może to tam nawet siostry, czy było, czy nie, bo jak mówiłem, ona prawie cały czas ze mną grała, jak nie ona, co? Ktoś inny, chociaż akurat w tym przypadku powiem szczerze, że głównie ona. Dobra, błogosławieństwo ekspów. Nawet mnie nie interesuje życie czy coś, ja muszę po prostu bić wrogów, żeby błogosławieństwo ekspów jak najlepiej wykorzystać. Wiecie, im więcej ekspów, tym większa szansa na to, że w końcu będę posiadał tą zdolność, na której mi najbardziej zależało. Dobra. Nie. Jeszcze on. Tak. Jakby było mało, że elita, to jeszcze on musiał się trafić akurat na elitę. Nie, żeby to było złe, bo jednak ich z nim łatwiej jest, ich jako elitę unikać ich, wiecie, że takiego na przykład szkieleta czy coś. O, padł już. Ale okej, okay, no. Ale natomiast właśnie jeśli chodzi o elitę, co jeśli on trafi, co najczęściej już po mnie. O, miksturka, widziałem gdzieś miksturkę. Dobra, już chyba już ją wychlałem. Ja wiem, że tu są to nazywane kule zdrowia, nie mikstury, ale no wiadomo o co chodzi. O, dobra. Nie wiem, czemu coś mi tak jakby przyciągało. Tak, naprawdę mi się wydaje, że jakby mnie niektóre takich wrogów przyciągały do nich. O, kolejna kula. Dobra. Bliski śmierci tak wsiak, ale mi się udało. Może nawet dojdę do trzeciego piętra. Kolejna runa jakaś. Jakie to ma działanie? A tak głównie zdaje większe wrażenie mi daje celów. Serio, znowu to samo. Liczę na to, że będą jakieś inne. Na pewien czas znacznie zmniejsza obrażenia otrzymywane. Dobra, super. Dobra. To by się bardziej oczywiście na bossa przydało, nie ukrywam, ale do bossa na pewno bym z tym nie dotarł, więc gierki jest okazja. Dobra, i teraz pod M mam mapę. Albo gdzieś tam, albo w dół. Oj, oczywiście. Jeszcze oni. W dół chyba nie jednak. Więc ostatnie przejście zostało tam dużo wyżej tam. W sumie jak nic będę miał już wyższy poziom expu. Super. Dobra. Nie? Ja chyba ślepy jestem, że nie widzę przejścia. A, jeszcze jest tu i tu. No, strasznie dużo miejsc muszę przyznać, udało mi się pominąć. Kolejna scenka? No bez przesady, ile ja tych tabularnych rzeczy zrobię. Given life by the power of the mountain god and presented to the mother of beasts. Okay, chyba więc to będzie. Mama knew they needed to get past it to get to Aneadaya's halls to discover more about the connection between the god and the corruption. Dobra, jednak nie wiem, co tu miało być. Okay, fajnie, kolejna scenka. To znaczy, że pula scenek, które mogą się wydarzyć, się coraz bardziej to zmniejsza, tym samym dając większą szansę na jakieś pozytywne rzeczy. O, zwiększa też ogłuszenia. Zdecydowanie będę musiał teraz ostrożnie tego używać, ale jednocześnie dobrze. Ma przerwać rytuał oczywiście. I proszę, łatwo się tego pozbyłem na szczęście. No i jest już przejście dalej. No i mamy pozioma. Mark koncentruje się na swoim szale i znajduje w sobie siłę, by wykonywać serię potężnych ciosów. Fajne, ale to jest lepsze. Większy zasięg ataków głównych Marka, co umożliwi mu doskakiwanie do wrogów na większą odległość. Przynajmniej jeden poziom tego, powiem wam szczerze, moim zdaniem trzeba mieć. Więcej już niekoniecznie.
Okej, okay, co my tu mamy? Zatrzyma wrogów, którym zostały zadane obrażenia, za 3. Pewnie tarczy, które chroni przed pewną ilością obrażeń, nie. A przywraca część maksymalnego zdrowia, nie. Zwiększona szansa na unik. To jest za 2, a to jest za 3, akurat jednego mi brakuje. Biorę to. Wiecie, zatrzymanie atakami. No, dla mnie super. Ach, dobra, stało się to, o czym mówiłem. Widzicie to? To jest właśnie ten negatywny efekt, o którym mówiłem, nie wiem kiedy nawet go zdobyłem i jak. Po prostu moja postać ma teraz zmniejszone max HP. Dosłownie, zmniejszone, nie będę mógł mieć, po prostu moje maksimum życia jest dużo niższe niż powinno być. Chciałem w sumie o tyle niższe na razie, ale z czasem to będzie postępować coraz bardziej, więc... To chyba było na tyle z grania Markiem. Bo akurat to się odnawia, żeby nie było przez nieużywanie bohatera. A jak się go używa, to oczywiście z każdym kolejnym czasem coraz bardziej to postępuje, więc no. No, nawet nie wiem, co mam o co mi powiedzieć. Sądziłem, że tak szybko to nastąpi. Dobra, ale jak już nastąpiło, to trudno. Oj. Oj, oj, nie! Właśnie trafili nam się wrogowie o piekielnie wielkiej trudności. Mówię szczerze, za pokonanie ich jest super nagroda zazwyczaj. One są bardzo ciężkie do pokonania. O nie. No i właśnie tu jest kolejny problem. Ich moce najczęściej nie są czymś po prostu dla... żeby sobie było. Właśnie czymś już pokroju tego, że nas całkowicie blokują. Widzę kulę zdrowia tam. Muszę zrobić tą kulę. Bez niej to już koniec. Dobra. Jakimś cudem się udało. Dobra. Było blisko. Nie, coś mi mówi, że jeśli znajdę tego bossa, to raczej sobie z nim nie poradzę, co? Co? Linda wykonuje wybuchową kumulację po krytycznym ataku głównym. Okej, ale tak jakby tu nie ma Lindy. Więc, no powiem wam szczerze, nie do końca ogarniam, co tu się stanęło, się i czemu mam coś związanego z Lindą, ale dobrze. Niech tak będzie. Dobra. Okej. Okay. Czy po prostu się trafia krytyka, to spada strzała. Tak delikatnie to wszystko nazywając i tłumacząc na chłopski rozum. Dobra. Co to ma być? Tutaj mogę wam powiedzieć szczerze, nigdy tego nie widziałem. I w tym akurat jestem, w tej kwestii akurat jestem pewien. Dobra, nawet jeśli mi podróżować, biorę. W zetknięciu ze mną wrogowie trzymają obrażenia. Może być. Może być. A tu to jest? Wystrzeliwuje pioruny w losowych kierunkach i losowych odstępach czasu. Dobra. Nie jestem może jakoś super... Znaczy dobra, może nie jest jakieś takie super niezawodne. Ale wiecie, każda rzecz, która trochę przykrzy życie wrogom, może mnie teraz uratować. Przy okazji mapy opominałem coś? Prawdopodobnie nie, ale wolę sprawdzić. Dobra. Muszę przyznać, naprawdę miła odmiana po wiecznym siedzeniu nad gotikiem. W ostatnich dniach tak sobie usiąść do czynnego w morku. Aha. Dobrze, że tu przylazłem, szczerze. Bo jest to, w sumie to, co tutaj jest, to jeśli się nie mylę, jest... To wszystko chyba było związane bezpośrednio z... No nie wierzę. To było związane z wilkiem. Tym wilczątkiem, szczeniem, które było. I mogłem to wziąć, byłoby dobrze. Niestety oczywiście musiałem zginąć przed tym. Ale jest kolejna scenka. She might be able to persuade Margaret, but Mary is another story. Uh-huh. Grandma would say, trust the children and convince Mary. But Lucy knew that her mother would still worry. No więc nie wiem, czy to już teraz będzie to się wydarzało, czy to się ma wydarzyć, czy nie. Ale tak, zanim scenka, to zobaczmy, co można ulepszyć. Zobaczmy wiedza o runach.
Blokowuje różnego rodzaju runy, zwiększa ich trwałość, czyli 40% więcej trwałości run. Szkoda, że nie mam już najlepszej rzeczy, jaka tu jest, czyli właśnie tego. Ale dobra. Ile kosztuje wiedza o runach? 650. Powiem szczerze, bym nawet zainwestował więcej zbieranej kasy. No na razie tak zrobię, bo jednak moim zdaniem jest to bardzo istotne i teraz z tego wszystkiego szansa na krytyka nie. Zdrowie. Dobra. To teraz scenka, po scence idziemy ponownie do podziemi. Pewnie to będzie już ostatni przebieg, chyba że będzie bardzo krótki. Everybody was worried about Anaya Dyer's stone sentinel that they would probably have to face on their quest. Can fire even harm stone? Lucy asked intently. Kevin was having similar thoughts about the alloy Uncle Ben had used to forge his daggers. Jak zwykle, tylko obawy i niepewności, nic wielkiego. A więc idziemy. No, tym razem, żeby nie było... Nauseated, feverish. Wilson's mind unsettled from the incremental rise of the corruption. Macie to właśnie wytłumaczenie. Even they immune to its ill effects. O, a chwila. To samo przechodzi, czy trzeba będzie używać tego czegoś, bo powiem szczerze, już nie wiem. Ale właśnie ma napisane co i jak. Dobra, odpoczynek. Czyli jednak odpoczynek pomaga. No niestety pokazuje to, że już Marka nie mogę brać, natomiast mogę brać dalej ich. Przy czym tą dwójkę czuję, że może byłbym w stanie coś osiągnąć. Nim nie za bardzo. Więc mimo tego, że Kevin jest najsłabszy, jednak chyba przejdziemy póki co do Johna. I zobaczymy, jak mi pójdzie tym razem. No. Czyli jednak. Czyli jednak. Real enemies, afraid but excited. The younger daughter of the Bergsons wondered if she would pass this test. Czyli tradycja, jeden odcinek, jedna postać dalej tutaj zachowana. Bo właśnie powiem wam szczerze, tutaj będzie niewielka scenka z udziałem jej, jako wsparcia. Po czym w magicznych okolicznościach nagle... Dobra, może nie tylko w magicznych okolicznościach nagle, to po prostu... Po tym wszystkim stwierdzą, że dobra, co z tego, że jesteś dzieciakiem? Dawaj, możesz wyruszyć do podróży. Nawet samemu. A żeby nie było, jeśli się nie mylę, no... Ma kilkanaście lat maksymalnie, tak w kontekście do 11, może jeszcze mniej. Czyli jestem w stanie powiedzieć, że pewnie dużo mniej. Nie wiem, skąd mi się w ogóle ta cała liczba 11 wzięła. Bardziej pasowo do Kevina to... Że nie, Kevin pewnie ma więcej, dobra, mniejsza o to. No i widzicie, to właśnie, tu jest pokazane, jak działała rozgrywka jako Lucy. Po prostu strzela się kulami ognia, bardzo dużo, bardzo często, potężne są one. Ale żeby atakować trzeba być w miejscu. I oczywiście im dłużej się stoi, tym dłużej się, znaczy tym szybciej zaczyna się atakować, aż w końcu są różne fajne inne bonusy. I tutaj powiem szczerze, że Lucy w moim odczuciu jest potężną postacią, ale lepiej się sprawdza w koopie niż w solo. Właśnie przez fakt tego, że trzeba być nieruchomym. Tylko z mą kryształ to otwieram. Bo nie ukrywam, dawno nie gram Johnem. No i nie sądzę, żeby mi się udało tak po prostu znowu ukończyć wszystko, więc no. Większe szczęście, nie wiem o co z tym dalej chodzi, ale okej. Okay. Cześć przeciwnik. Bierej. Jochn. No i idziemy. Oczywiście. Więc no, kontynuując. Jeśli chodzi właśnie teraz o kwestię Lucy, z chęcią bym nią grał, ale prawdopodobnie będę zmuszony poczekać na powrót siostry albo kogoś innego, kto będzie ze mną w koopie prowadził rozgrywkę, zanim będę mógł spokojnie nią grać bez obawy o to, że będę często ginął, będzie mi się nie udawało. Mega klejnot. Oczywiście nie posiadam, bo czemu miałbym posiadać? To nie jest ta rozgrywka poprzednia, w której miałem aż za dużo. Dobra, skrzynka, proszę, żeby tu było leczenie. No oczywiście, że nie. Musi być tylko trochę złota. I to już tutaj, czy... Tak, to już tutaj. I did it, said Lucy when she met Grandma. Margaret's proud smile signaled the end of Lucy's training. She now had to return home to tell her mother and hopefully put some of her worries to rest. No.
Więc udało się, mamy moją do tej pory ulubioną postać, przynajmniej kiedyś, nie wiem gdzie teraz, może teraz ktoś zajmie mi miejsce. Ale kontynuując, bardzo fajna, bardzo potężna, dobrze mi się nim grało, ale mówię, moim zdaniem po prostu jest też bardziej przydatna w koopie niż solo, gdzie bądź co bądź ma ograniczone trochę możliwości przeżywalności, przynajmniej dopóki nie zdobędzie trochę wyższego poziomu. I tutaj co mamy? Znowu to, dobra. To? O, tym razem się udało chyba? Nie. A nie, dobra. Udało się. I jest tutaj co tym razem? Leczenie i szansa na wystrzelenie pocisków w różnych kierunkach po otrzymaniu ciosu. Może być. Już lepsze jest ta szansa na rzucenie siekierką, kiedy wiecie, mnie uderzą. Ale dobra. No to idziemy. Piętro kolejne. I swoją drogą, muszę zobaczyć jeszcze jedną kwestię, jeśli chodzi o Johna. A, dobra, on posiada to. Czyli po prostu bonus do pancerza. Teraz trzeba będzie go szału nauczyć. Prawdopodobnie. Oczywiście wiem, że mógłbym jeszcze po prostu nie uczyć go niczego i tam ulepszyć mu od razu coś, co już posiada, ale no, wolę, żeby posiadał szał, bo jednak w niektórych momentach niewrażliwość może być naprawdę bezcenna. O, przy okazji już był toporek. Nie. No bez przesady, ile ich... A, dobra, czyli ta runa po prostu dawa mi tą energię na używanie tarczy. Ale tak czy jak, czy ich pogrzało? Czterech takich od tak po prostu na start piętra? Ja wiem, że to może nie powinno być już dla mnie wyzwanie na tym etapie, ale... No, bez przesady. Dobra, mamy poziom, to teraz... Szał. Jeśli uda się go naładować, to na pewno skorzystam, ale... Na obecny moment mam większe problemy niż ten szał. Bynajmniej chodzi tu... Znaczy, nie bynajmniej, tylko właśnie chodzi tu o to, że... Nie wiem, czy przeżyję. Bo już czuję, że jest kiepsko. W sumie nie wiem, czy to wina moja, mojego rozkojarzenia, tego, że nie umiem grać, czy czego. Może też tego, że nie wiem, czemu używam prawego przycisku, myśląc o blokowaniu się tarczą. Przecież prawy przycisk nie jest od blokowania tarczą, tylko z rzucania mieczy. Dobra. Otwieraj, John. Jeśli tak masz paść, to przynajmniej cokolwiek. Okej, może być. Dobra. Na spokojnie. Może mi się uda. Całe szczęście mam to z tymi toporami, co ma szansę po prostu na odległość kogoś zaatakować. Czy ogólnie dodatkowe obrażenia, wiecie. Każda szansa na dodatkowe obrażenia jest tutaj po prostu bezcenna. W szczególności w takiej krytycznej sytuacji jak teraz jest. Dobra, skrzynka zwykła i jakaś runa. Oczywiście musimy dostać atki główne, zdajemy obrażenia od ognia, wrogowie przez pewien czas płoną, super. Tylko... Co mi to daje? W sytuacji, w której jestem teraz, no... Powiedzcie szczerze, co to mi daje? A, jeszcze na plecy musiał mi on wyskoczyć. Jakby było mało problemów. Dobra. Damy radę. Dobra, może słyszeliście, może nieco akurat okazała się siostra, że po prostu wlazła nie reszta domowników, więc nie jest też tak źle, nikt mi nie przerywa, nikt mi nie przeszkadza. Tak. No i swoją siostrę tradycja została zachowana. Tak, ale nie o tym mówię. Tradycja jedna postać, jeden odcinek już została zachowana. Już masz Lusię. Tak, mam Luśkę. Ale powiem szczerze, co z tego, że ja mam, jeśli i tak nią grać nie będę solo? Przecież nie pamiętasz, jak ona atakuje? Musi stać w miejscu. A jak się gra samemu, to nie jest najmądrzejsze rozwiązanie. Dobra. A póki co, no... Gram sobie Johnem. Przynajmniej jakiś... Tak, Jochnem, przepraszam bardzo. I nie umiem. Przy czym powiem szczerze, że dzisiaj naprawdę mi nie wychodzi jakoś ta rozgrywka.
Nie wiem, który to z podejścia, ale jeszcze ani razu nie... Nie, byłem w trzecim pokoju, czy nie? Bo już nie pamiętam. Chyba raz wpadłem do trzeciej komnaty, ale no, kiepsko mi idzie naprawdę. Więc nieważne, czy Markiem, czy Johnem. Proszę, Jochnem. Nie wiem, że to było się mówi Jochn. Dobra. Naprawdę nie jest dobrze. No to pokażesz. I tak jest ostatnie podejście, na to, że mi się tak 40 minut trwa. Za chwilę, siostra, pozwól mi się skupić chociaż chwilę na tym, żeby może coś osiągnąć. Nie chcę być jej totalnym zerem. Dobra, jest pokój ostateczny. I... Nie mam kryształów, a... Szkoda. By się przydało. Super, ale kryształów nie mam, więc tak byłoby bezużyteczne. Mech. Fajnie. To nie. Czyli muszę jednak iść. Albo zwiedzać, albo w głębie. Zaryzykuję ze zwiedzaniem, jeśli będzie źle, to się po prostu wytepamy i idziemy w głębie. Może nawet na bossa. Fajnie by było, ale wiecie, no z moim fartem dzisiejszym to raczej nie ma szans. Summoners in a circle. Surely nothing would come from it. Aha. Dobra. Czyli już po mnie. No nie dosyć udało się przyzwanie to całe zrobić, to jeszcze mało życia. Ale akurat nie dało się nic z tym zrobić. No fajnie ci mówić, siostra. Wiej. Ja się nie mogę nawet ruszyć. Nie, przy okazji nie mogę tak wiać. Teraz jest sytuacja, w której mogę ich pokonać, więc no... Wykorzystam okazję. I co tu mamy? Nie jestem pewien. Rosną obrażenia i szanse na trafienie krytyczne. Ale kurczę, powolny, ale ciągle utracę zdrowia? Oha. Ty mi tak bym nie wygrał, jak to zobaczyłem. Trudno. Przegrałem. Chociaż i tak, udało się osiągnąć sporo. O, a tej sceny chyba nie znam? A nie, dobra, znam. Bo to jest właśnie ta scena, która wprowadza już Luśkę bezpośrednio do rozgrywki. Bo tak, na Lucy zwykliśmy mówić Luśka. No. No więc to tyle w sumie. Tylko oczywiście zobaczę, czy stać mi na jakieś ulepszenia. Jeśli stać, to fajnie, jeśli nie, to... To trudno i tyle. Dobra. Wiesz o tym, że dzisiaj jest ostatni dzień na wyzwania? Tak ci tylko powiem. Trudno, siostra, jestem teraz zajęty. Dobra. Tutaj mogę ulepszyć się runy. Ale czy to jest... Czy takie istotne, to nie wiem. Obrażenia. Niech będą obrażenia i tyle. No i cóż, zrobiłem wszystko, co mogłem. Tab oczywiście informuje o jakichś różnych rzeczach, które nie są potrzebne, bo już wszystko znam. No i... To tyle. Następny odcinek, nie wiem kiedy będzie, ale jak będzie, postaram się, żeby był z koopa, bo jednak chciałbym już pograć sobie Luśką, a samemu na pewno dam rady. No i oczywiście... Na ten moment to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i trzymajcie się. Hej, hej.